Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, kolejny ósmy turniej szachmistrza. Tak troszeczkę dzisiaj z obawą patrzę na to wszystko, ponieważ ostatni turniej nie doszedł do skutku, był restart serwera. Mam nadzieję, że mimo, że wystartowaliśmy, to nie jest powiedziane, że dogramy do końca. Dzisiaj zaplanowałem sobie grać gambity, także teraz spróbuję zagrać gambit łotewski. Nie znam do końca teorii w tym gambicie, ale takie sobie założenie założyłem, że będą dzisiaj gambity, że będzie dzisiaj ostro, że będzie się dzisiaj działo na planszę. Także bardzo się cieszę, że mamy ponad 100 zawodników. Po raz kolejny serdecznie witam. Czat wyłączony, czyli być może mój przeciwnik wyłączył ten czat. W każdym razie on zagrał posunięcie D3, kangurek. I to jest, z tego co pamiętam, całkiem dobre posunięcie w gambicie łotewskim. Spróbujmy może w ten sposób zagrać, żeby pionka E5 nie dać. No, co to są gambity? Przede wszystkim gambit w szachach to chwilowe oddanie pionka za jakieś korzyści pozycyjne, na przykład za zdobycie centrum czy za rozwój figur. Także gambity były kiedyś bardzo popularne, chociażby gambit królewski, który też zamierzam dzisiaj zagrać, jeżeli mi się trafi jakiś zawodnik z ruchem E5. No i tutaj widać, że białe nie przyjęły tego gambitu i ja stanąłem dosyć fajnie, bo mam już posunięcie F5, czyli w zasadzie jestem gotowy do ataku. Spoglądamy na turniej. 105 zawodników, także cieszę się, że znowu ponad setka. No i tak jak mówiłem, trzymam kciuki, że dotrwamy do końca, tak? No, czeskom ostatnio płata ogromne figle. No i może być bardzo różnie, tak? Tutaj wszystko się może zdarzyć. No dobrze, czas przejść do ataku, czyli hetman E8 z planem hetman G6. To jest moje założenie. Mogę zagrać hetman G6, ponieważ skoczek nie może zagrać na H4. No i tutaj już figury są przygotowane do tego, żeby po prostu atakować. Moim plusem oczywiście jest to, że mam parę gońców. A może tak wieża B8. Ten ruch zawsze się przyda. Wieża jest lepsza. A przeciwnik widzę, że troszeczkę bez planu. Takie ruchy w stylu król H1, wieża B1. No nie poprawiły jego pozycji. Białe stoją no trochę nisko, tak bym to określił. Hetman D2. W pozycjach otwartych, kiedy mam dwa gońce, powinienem pozycję otwierać. Także rozpatruję posunięcie FE i wprowadzenie na przykład gońca do ataku. Wydaje mi się, że to może być dobre rozwiązanie. Goniec białopolowy może gdzieś tu wejść. Ewentualnie tu zależy, czy zbije pionkiem. Może też zbić skoczkiem. Po skoczku chyba goniec G4 bym grał. Jak mi zbije, to zbije tutaj i pionek F2 będzie pod Wisą na samym końcu. Co tam się dzieje na czacie? Wystartowali. Tradycyjne odliczanie turniejowe. Sporo młodych zawodników. Na czacie zadawałem pytanie, czy stęsknili się za szkołą? I o dziwo, mimo że pytanie było bardzo podchwytliwe, to wiele osób odpowiedziało, że tak. Pytałem również, czy stęsknili się za turniejami szachowymi. I tutaj, tu już dla mnie zaskoczenia nie było. Też była odpowiedź twierdząca, że tak. Tutaj
Hetman nie może za bardzo zbić na a7, bo tutaj raczej będę miał jakieś bicie typu f3. Może mimo wszystko... Mimo wszystko może c5 zagram? W ten sposób rozpatruję bicie. Albo hetman h5 mogę też. Hetman h5 wygląda bardzo kusząco. Oczywiście przeciwnik nie może zbić, bo jest związanie. Wszyscy to widzą. Teraz mógłbym się zastanowić, czy nie zbić na h3. Bicie, 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 koń h2. I chyba nic nie ugram z tej pozycji. Może jednak wycofam jakieś takie koniec a2, podejrzewam, że przeciwnik się trochę wystraszy, zagra b3. Ten ruch obstawiam. A ja tu będę się szykował oczywiście po linii f, żeby jakoś naciskać na skoczka. Może tą wieżę przerzucę na f8. Tu jednak bicie nastąpiło. No to co? Podciągam wieża. Przeciwnik usilnie próbuje wymienić hetmany. Wymiana mi nic nie daje, także robię cofkę. Mam bardzo fajny tutaj układ. Wieża, jeszcze tutaj za chwilę wieża wejdzie. Mam też fajny strzał na A2. Mogę zbić na A2. I mogę po prostu zbić piona. Czy grozi jakiś skoczek tu? Goniec bije, wieża bije i wieża tu. I hetman C1. Hetman C1. Jeżeli wieża wróci, to jest skoczek na G5. No, myślę, że spokojnie zagram w ten sposób. Mam też posunięcie, goniec bije na H3. Dobra, przerzucamy figury do ataku. Spróbujmy w ten sposób pograć. Koń bije E5, jeszcze jest taki ruch. Może za szybko to zagrałem. Chyba za szybko. Hetman G6 było lepsze. Koń E5 powinien zagrać mój przeciwnik. Leon poprosił o prywatny czat. To już mówiłem, że nie odpisuję podczas turnieju na prywatne wiadomości. Zbił na E5. Dobry ruch zagrałeś, kolego. To było dobre posunięcie. Nawet bym powiedział, że bardzo dobre. I wcale tej końcówki nie mam takiej dobrej, jak mi się wydawało. No co, zbić muszę. Strukturę mam fatalną. Także tutaj się nie popisałem. Z mojej strony jakiś blef może tutaj zostać zastosowany. Wieża H5. Musi jakoś hetmanem zejść w tej pozycji. No bo moje pionki są fatalne. W ogóle ile jest? 6 na 6 w pionkach. 4 grupy pionowe.
Pierwsza, druga, trzecia i czwarta. Właśnie pionek zaczyna tu wisieć. No dobra, no co mi pozostało? Muszę atakować po prostu. Bierze, bije G2. W ten sposób. To posunięcie podchwytliwe, bo jak zbiję na C5, no to mam wieżę H5 szach. No i tu chyba puścił tą pozycję, bo ja mam tego szacha. Ale nic poza tym. Głęboka defensywa przeciwnika. Mój przeciwnik chce remis, a ja nie chcę. Jeszcze raz. I teraz sobie zejdźmy na pole E6. C4 słabiutkie posunięcie, bo D3 się osłabia. A, bo chcę wymienić hetmana, ale wymiana hetmanów powoduje, że gram wieża D8 na końcu i zdobywam piona D5, także nie wydaje mi się, żeby to było dobre w tej pozycji. Że tak, żeby nie było hetmana D5. No nie jestem zadowolony z tej partii, zdecydowanie. Super mich. Może w ten sposób. To chyba coś podstawił, po prostu. No można było to bronić, król F2 albo król G2. Tak, goniec bije H3, to był kluczowy ruch, który zawaliłem. Dobrze, także zwycięstwo jest po mojej stronie. Zostało kilka partii. Taktyk tutaj też, końcówka wieżowa, pionek więcej, także myślę, że pionek D6 będzie tutaj odciągał uwagę, a król skosi pionki, no wszystkie te pionki w ten sposób. D6 chyba było lepsze ze strony białych. Białe najchętniej powinny tutaj wymienić wieżę i ta wygrana jest bardzo prosta. Eichar z Miłoszem. Eichar tutaj zamatował dwoma ciężkimi figurami. K2 i A. Figurka więcej. No, jeżeli pionek dotrze do końca planszy, to jest łatwa wygrana. Taki też biały obrały plan. Warto odciąć. Oj, to chyba było pochopne. No to teraz wcale nie jest powiedziane, że ta pozycja jest wygrana dla białych. A no białe mają słaby czas, czarne też nie błyszczą w tym aspekcie. A, wieża na E7, faktycznie, to było dobre. I te pionki się rozrywają. Także no tutaj białe jednak powinny dowieść do końca. Pszczółka i o matko. Pszczółka dojechała hetmanem, także kończy.
Zuskas Bas DFG. Białe matują wieżą. Czy białe potrafią zamatować wieżą? No białe. Białe powinny potrenować matowanie wieżą. Zuska proponuje remis. Bas będzie tutaj usilnie próbował zamatować. Oczywiście matowanie wieżą mu trzeba sprowadzić króla albo na linię A, albo na linię H, albo na linię pierwszą, albo na linię ósmą. Są metody, które po prostu zmniejszają tą klatkę, że cały czas ten król ma mniej powierzchni. Proponuję tutaj zawodnikowi, żeby sobie zobaczył takie nagranie, jak wygrać królem i wieżą przeciwko królowi. Takie nagranie było na kanale u mnie. No i to jest taki, można powiedzieć, szachowy elementarz. Matowanie hetmanem, matowanie wieżą, matowanie dwoma ciężkimi figurami to jest po prostu coś, co każdy turniejowy zawodnik musi znać. Ninczaczek, robaczek zamatował Gabi Bogałecką i Filipowski zamatował Matt Luzzi. Wracamy do tej partii. Białe wygrały na czas, także białe tutaj, no też miały dosyć prosty plan BA, jedziemy pionkami do przodu. O, tu jest ciekawa sytuacja, dwie wieże kontra wieża. Tak, czarne dobrze zagrały, muszą po prostu wymienić wieżę, wieża B4. Wieża B4 trzeba było, zamiast królem, teraz wieża B4. Mhm. Także z juniorem do końcówki, takie też nagranie pojawiło się ostatnio na kanale. Z reguły bardziej doświadczeni zawodnicy właśnie robią dokładniejsze ruchy w końcówkach. Dlatego też wygrywają swoje pojedynki. I tu właśnie mamy takie dwie. Matowanie wieżą i matowanie wieżą. Także białe w końcu zamatowały. No i czarne też wygrały. Także za chwilę kolejna runda. Mastejowiec, proszę bardzo. Także dzisiaj gambit. Był gambit łotewski, teraz gambit królewski. Ostre pojedynki. No ten szach na szczęście nie jest groźny dla mnie, bo mogę tak zagrać. Tu mi się wydaje, że hetman, po moim biciu hetman będzie zbyt eksponowany w tej pozycji. A mimo wszystko koń C3. Teraz łapię tempo typu koń F3. Gońca raczej położę na G2. Jak już przeciwnik wymusił na mnie G3, to nie chcę mieć tutaj słabości właśnie takich. Teraz tak, D5 czy jakieś grozi? Chyba nie, bo goniec G2, D5, roszada. Po wszystkich biciach mam jeszcze wieża E1 na końcu, także powinno być dobrze. Chowam króla, no i to, jeżeli czarne nie znają teorii, to mogą mieć dosyć spore problemy w tym wariancie. Aczkolwiek ruch goniec G4 był dobry, uważam osobiście. No co, pewnie pójdzie w długą, nie? No bo co tutaj mu pozostało? Może D4 lepiej. D5 i hetman D4 położyć. No, pozycja moich figur nie jest taka bezpieczna tutaj na pewno.
Mimo wszystko chyba wieżą będzie lepiej. Te pionki są wtedy lepiej bronione. Tu mogę wrzucić goniec G5. Po H6 mogę zbić. Mogę też zagrać koń D5 teraz obecnie. Ale wydaje mi się, że bicie będzie rozsądne. I na przykład mogę zagrać w ten sposób. Hetman jakoś wejdzie do ataku. Mam konia D5, mam wieżę F1. To są słabiutkie pionki. No i ten koń D5 jest bardzo dobry ruch. Także skorzystam. Po to grałem hetman D3, żeby nie podwalić tego piona. I tu mam wrażenie, że ten hetman ma kłopoty. I to spore. Hetman też tak przy okazji fajnie podbronił pole G3, także wieża będzie mogła bić na F6. Tu 11 zawodników. No i teraz czym bić? Jeżeli zbiję tutaj, mam widełki na końcu. Tu wieża odchodzi, widełki. Wieża pewnie odejdzie tu. To wieża zbije. Jeżeli zbije wieżą, to on odejdzie tu i po tym ruchu jest inaczej. Co jest lepsze? Wydaje mi się, że to jest lepsze mimo wszystko. I wieża F1 za chwilę. Pewnie w jakiejś wieża G7 zagra. No właśnie. Ja tak sprytnie zagram król H2. Tu może mi się uda jakoś gońca wprowadzić na tą przekątną. Jego figury są dosyć ugotowane. Goniec się nie może ruszyć, bo wieża F7. Także tutaj cały czas męczę. Męczę w ten sposób. Mogę zagrać zwyczajne C3, hetman F3. I to też powinno być dobre. No tak zrobię właśnie. C3. Stabilizuję tą pozycję. Nie ma sensu na razie, mimo że są różnostronne roszady, nie ma sensu atakować B4, A4. Bo on tu ma dosyć dużo figur, a ja mam mało figur, także w klasycznym układzie, kiedy mamy przeciwstawne roszady, tak się robi. Ale w tym układzie uważam, że efektywniejszy będzie atak na pionka F7. Na H4 raczej będę grał G4, nie będę tego bił. A w potem ruchu to hetman F3. Koń D8 jeszcze może, ale to po prostu chyba łeknę piona. Mogę też oczywiście grać końcówkę, tak? Mogę zagrać hetman F5 i wymienić hetmany. Powinienem spokojnie to wygrać. Warto zapamiętać. Juniorzy patrzą, uczą się, zapamiętują. Ten układ jest na pewno bardzo dobry. I teraz tak. Czy najpierw bić? To wtedy on wierzą. Albo gońcem. No, chyba nie ma to znaczenia. Wieża F8. To zbije po prostu tą wieżę. Nie ma ruchu wieża F8.
ten sposób. No to co biorę? Trzy pionki więcej. Bezpieczna pozycja. Może wieża F7 w kolejnym. Wygląda fajnie. No, wymienię hetman. To już mi gwarantuje. Tak, oczywiście biję pionkiem, żeby mieć trzy pionki przewagi. I klasycznie gramy, czyli stawiamy pionki na kolorze przeciwnym. Tu sobie taki ruch jeszcze wrzucę. Przeciwnym, czyli po prostu mój goniec jest. Tak gram, żeby nie blokować swojego gońca, ale żeby blokować gońca przeciwnika. Nie mam ruchu G4 niestety. Ale myślę, że to jest jakaś kwestia czasu, żeby do tego dojść. Tu mi się, jest tak zwana zasada dwóch słabości, czyli skoro na razie nie mogę realizować tutaj, to widzę taki plan, że tu i przerzucam po prostu wieżę na tą stronę. Czyli wieża F4 wygląda bardzo dobrze. Mogę też jakieś wieża tutaj i tutaj, ale to też na razie nie pozwoli mi popchnąć pionka. No, moim głównym planem oczywiście jest w tej pozycji popchnięcie pionka. Czy po turnieju miałby pan czas na kilka partyjek? No. Dobre pytanie. W trakcie rundy. Dobra, najpierw go tutaj. Chyba dosyć dobrym ruchem jest wieża B8. Po zbiciu ten wieńczy tego pionka B2 jest dobra. Z kolei to mi się kompletnie nie podoba. Tak. To był dobry powrót, bo na G5 jest po prostu goniec, bije G5. Spróbujmy go tutaj jeszcze troszeczkę pomęczyć. O! Bicie, bicie. Ten sposób. Tu i wieża. I tu szach. Powinno być dobrze. A nie, bo goniec bije H6 jest. No to słabo zagrałem. To było słabe. To. Ale zaraz. Tu bicie, szach, tu. I po wieży tym. Okej. Okay. I mam teraz szacha tutaj. Biorę wieżę na A7 albo biorę gońca. O kurde. Ale to słabo pograłem. Co my tu możemy zrobić? Słabo to pograłem. Podwaliłem dwa pionki. I z mojej przewagi zostały nici. No tak to jest, jak tak się liczę po łebkach. W ten sposób. Propozycja remisu. No nie przyjechaliśmy remisować, jak to się mówi. Zagrajmy w ten sposób. No muszę to jakoś królem przejść. Może... Król tu. Takie mam marzenia.
To jest fajny ruch, król E5. No, zawodnik musi tutaj popracować nad aktywną grą, tak? Bo takich pionków się po prostu nie broni. Tu się idzie na maksa, na aktywność, tak? Nic nie grozi, to idę dalej. Może tą wieżę uda mu się misie złapać. Nie chciałbym grać ruchu BC4, bo wtedy ten pionek ma takie marne szanse na zrobienie czegokolwiek. Ale tu mi się wydaje, że dobrze to wygląda. I z szach. A może nawet wieża H8 była lepsza, dokładniejsza. Goniec H6 teraz powinien. Teraz mu obniżamy. A i teraz moment, gdzie wieża tu stała. No to co, F6, nie? Wieża G8 mat. Także tutaj troszeczkę aktywniej mógł zagrać. Ja oczywiście tam wypuściłem to, dając pionki G i H. Leon, Maciek, jak skończysz grać, to wyzwij mnie. Dobrze, Leon, gramy turniej, także tutaj nie ma mowy, żebym się zgadzał na jakieś jeszcze partie pomiędzy. Co tutaj mamy? Końcówkę hetmańską. Biały pionek więcej. Po wymianie hetmanów pada pionek F4. No także czarne powinny to po prostu zbić, tak? Tutaj nie ma mowy, żeby mimo wyższego rankingu tutaj po prostu trzeba się zgodzić na remis. Damian Lokal z cienkim bolkiem. Różnobarwne gońce, także duża szansa na remis, ale białe z kolei tego pionka mają groźnego. Czy są w stanie jakoś progresować tutaj? Ciężko będzie. Chociaż teraz jest goniec D8. Tu jeszcze jest jedna partia. No tutaj czarne. Czarne mają ogromną przewagę, także wygrają. Także wracamy do tego pojedynku z różnobarwnymi gońcami. No, w różnobarwnych gońcach jest taki problem, że jeżeli król sobie stanie na takim polu, goniec właśnie będzie sobie chodził po takich polach. A, no tak. Zrobiłem dokładnie ten sam błąd co Damian, czyli po prostu puściłem pionka, czyli trzeba było chodzić po tych polach gońcem. No teraz to już jest bez po herbacie, czyli białe dopromowały i tą partię wygrają. Tu był jeszcze szach. Można zaatakować. No i druga promocja za chwilę. I będzie koniec. 110 zawodników. Fajnie, cieszę się, że się nie zraziliście do poprzedniego turnieju. Że się nie zraziliście w ogóle do Chess.com. Ja bardzo lubię Chess.com. Lubię na nim grać, lubię na nim udzielać lekcji. Fajnie się to robi. Ale faktycznie te serwery to jest rzecz do poprawki i anti-cheating, i polityka anti-cheatingowa też wydaje mi się, że jest
do poprawienia. No tutaj białe zaraz zamatują. No właśnie. No i ruch do mata, tu jest mat. No i mat. Albo w tą stronę. Także druga runda za nami. Maniurka. Cześć. Dobra, spróbujmy jeszcze raz E5. Jest taki gambit, jeżeli zagra konie F3, to jest taki gambit centralny, się nazywa bodajże. Czy jakoś tak. Najlepszym ruchem jest D4. Ten ruszek. Czy ten ruszek jest dobry? No, trzymam figury. Schodzimy. Mogę po prostu teraz pionkę odbić, tak? Mogę pioneczkę odbić. Mogę też zagrać E4. Oczywiście to w tym wariancie jednym z motywów jest goniec bije H2. Także to będę na pewno rozpatrywał. Tu wydaje mi się, że jakaś inna opcja była lepsza. Gońca powinienem zachować, czyli co? Bije w ten sposób. Goniec G4. Teraz tak, goniec bije H2, tu bije skoczek, szach, ale mi hetman to zbija. Dlatego wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie... Chyba z pionkiem więcej zostanę, bo mogę zbić na D5. I jeżeli hetman zbije, koń bije, wieża bije, to jest goniec bije B2 na końcu. Albo mogę od razu hetman D5. Jeżeli goniec zbije, to ja biorę bicie... Goniec bije na F6. Chyba to jest lepsza wersja. Tak to jest trochę z tymi gambitami. Zawodnicy po prostu czasami blefują. Gambity to... Jeden z mistrzów mówił, gambity trzeba po prostu obalać, tak? Czyli trzeba je przyjmować, żeby je później obalić. Co dalej? Co ja tu mogę zagrać? Mogę zagrać F5, ale goniec C4. Mogę zagrać goniec F6. I po zbiciu po prostu zostanę z pionkiem więcej. Na gońca F6 nie ma za bardzo gdzie zejść, także to mi się podoba. Ciekawie wygląda wieża bije, goniec bije i wieża E5. No ale coś tutaj bym na pewno znalazł takiego, co by mi dawało przewagę. A tutaj po prostu zostaje z pionem więcej. Koń D2 wiadomo. No ja muszę jakieś C6. Goniec C4 to też dobry ruch. No to ja tak, bronię. I on goniec C2 planuje, ja tutaj sobie jeszcze tak wrzucę. Na gońca C2 ciekawe jest E3. Ale oczywiście też musi w ten sposób. Czyli tak, ja tu, on goniec tu.
To może być sprytne zagranie, bo jak zagram gonie, co on zagram, podejrzewam, że gonie c2, ja zagram e3. Jeżeli on zbije, to ja zbiję tu i to jest taka pułapka, można powiedzieć. Coś czuję, że zagra gonie c2. A jednak nie. Szkoda, bo miałem fajną pułapeczkę. Co tu odpowiedzieć? No dobra, może tak. A to koń d6. No to to dobrze zagrał. Koń d6. I koń c6 też było ciekawe. No właśnie, trochę się ta gra uprościła. I może jednak tutaj aż takiej przewagi nie mam. Wieża bije. To było słabe według mnie. Bo wieża d2 mam teraz. A jak wieża d1, to wchodzimy do lekkofigurowej z pionem więcej wygrane. Także w ten sposób siadamy na słabości. Jak coś mam okienko, mogę przez to okienko też uciekać. Ale raczej moim docelowym pomysłem będzie postawienie króla na e7. Muszę oczywiście uważać na związanie. I teraz tak, czy ja mogę tego pionka brać? Jeżeli wezmę szach, to i on też mi weźmie, także myślę, że najbezpieczniej po prostu wejść w tą końcówkę. I tu sobie ustawię w ten sposób, że f5 zagram. Król oczywiście wychodzi. Król oczywiście wychodzi wysoko, daje szacha. Tu podbraniamy. I f4 też dobra, ale muszę król e5 wcześniej. Redukcja pionków to dobry pomysł, także wydaje mi się, że dobrze tutaj zawodnik zagrał. Bicie. Szach. Najprostszym chyba rozwiązaniem będzie jednak zagrać król e5, pobiciu, goniec c2, koń, a po koniu f6 jest c4. No nie, no to bije. Aktywizujemy króla. Fajnie by było, jakby te pionki się rozprostowały, a jak nie, to spróbuję jakoś na przeciwniku to wymusić. Zawsze mogę też próbować przejść do końcówki pionkowej. Pewnie goniec f3 za chwilę wróci. No to ja koń d5. Wydaje mi się, że to jest wygrana. Jeżeli w ten sposób, no to pionka biorę. Zaraz. Bicie tu. Szach. No prymów, nie? I to jest bardzo dobre pole. Chronię to. Myślę, że warto tutaj dosyć wysoko pionki położyć. On będzie pewnie czekał na tych polach. A ja myślę, że mogę zagrać jakieś G4 i wstawić króla na G5.
Także tutaj, a mój król tutaj. I teraz tak, końcówka pionkowa jest wygrana, także wchodzę w to. Tutaj nie trzeba liczyć. Pionek więcej to 90% zwycięstwa w końcówce pionowej. A jak odejdzie królem, no to będę szedł tutaj na e4 i będę próbował jakoś dojść do tego pionka. No jednak zawodnik się nie zdecydował, no to go jeszcze bardziej zrzucamy. Podchodzimy królem. No lepiej by było, gdyby te pionki były jednak obok siebie, czyli żeby ten pionek stał na linii H, wtedy jest kompletnie wygrana. Ale i takie pionki dają tutaj dosyć łatwe zwycięstwo. No myślę, że mogę tak zaatakować. Tu wisi pion i jeszcze tu są widły. Także koń i później wyszachuje tego pionka na B2. Albo i nie. No to i tak będzie duży problem z obroną tego pionka. Może przeciwnik zbije, zachęcam. To wtedy ja sobie pioneczki wyprostuję. A jak nie, to mój koń idzie tutaj na to pole. I oczywiście celem jest pionek B3. Pionek nie ucieka. Wezmę go w kolejnym posunięciu. Tu też widzimy dosyć fajne ustawienie moich pionków, że ten goniec po prostu ich nie sięga. On chodzi po białych polach, a pionki są ustawione na czarnych polach, także... Można tu też dawać szach, a ja myślę, że sobie jeszcze skubnę tego pionka, co mi szkodzi. No i myślę, że mogę skubnąć drugiego, czyli tu będę szedł. To. Tak, i teraz gram. A, i teraz muszę uważać, żeby nie spatować, ale wydaje mi się, że to będzie dobre. No to zamieniam troszeczkę transformacja przewagi, czyli teraz to jest bardzo ładny układ, biały król jest po prostu wyłączony, widzimy to, tak, widzimy te pola, król i skoczek i pionek, taki kwadracik zrobiłem, no i to wystarczy po prostu pchać piona dalej. Dużo partii zostało, zobaczmy. No jeszcze jest całkiem sporo do zakończenia. 7 zawodników z kompletem. No i mam nadzieję, że ja do nich dołączę. Zawodnik zdecydował się na to.
No to. No tutaj muszę tylko uważać na pata. Mógłbym promować gońca, ale nie chciałbym, żeby moi uczniowie to widzieli. Jeżeli możesz wypromować prostszą figurę do zamatowania, to to zrób, nie baw się. Także partia skończona, dziękujemy. I trzy partie zostały. Aleks z Zuzką. Zuzka też matuje w tej pozycji. Marionello z Filip Krakowiak. No tutaj czarne. Niepotrzebnie wypuszczały. Tutaj warto mieć wieżę na tej linii, ale to nie ma większego znaczenia. Te pionki decydują o zwycięstwie. Jeszcze jest Mekston. Z Miki DR, czarne wygrały pionki 2 na 1. Byłyby większa szansa, gdyby pionek stał na przykład na remis. Byłaby, gdyby pionek stał na linii G, albo gdyby pionek stał na linii H. Wówczas można się uratować. Jest to gwarancją oczywiście. Jeżeli pionki są w takim układzie, no to oczywiście czarne mają prosty plan. Taki, muszą tylko uważać, żeby nie dostawać szacha od tej wieży z boku. I co tam zostało? Tu jest koniec. F3 powinien zagrać. Król H1 i wieża bije F1 mat. Albo taki ruch. I tu jest mat. Także koniec. I za chwilę zaczniemy rundę czwartą. Cześć. Co my możemy zagrać? Jakie my możemy gambit zagrać? Może jeszcze raz? Może teraz... O, już wiem, co można zagrać. Zagrajmy w ten sposób. To się nazywa gambit szkocki. Zobaczymy, czy mój przeciwnik wie, jak odpowiadać w tym wariancie. C3. D3. Nie przyjął gambitu, także będziemy grać takim układem, jak widzimy. Może jednak B4 go trochę tu postraszymy. Hetman B3 wygląda kusząco w tej pozycji. Żeby tak przeciwnikowi nie dać się tutaj zorganizować. I to fajnie wygląda, właśnie ten hetman B3. Hetman F6. Goniec G5. Tutaj. Może jednak roszadę jednak zróbmy, żeby był spokój. I za chwilę się zastanowimy. No pewnie konie 7. Dużego wyboru tu nie ma. D6 też może. No właśnie. D6. No dobra, to z tempem.
Okej. I tak zagrajmy. Jestem cały czas bez pionka, ale ten pionek D3 pewnie spadnie niedługo. Nie wiem, co mój przeciwnik planuje, czy on tu planuje długą roszadę, no to ja już się rozpędzam powolutku. Po biciu hetman bije i uważam, że stoję dobrze. Mogę też koniem zbić. To też jest, może koniem jest lepiej nawet. Koniem jest lepiej, bo wtedy A6 jest utrudniona. B5. A może A5 i B5. Przeciwnik też trzeba zaznaczyć, że ma dosyć spory niedorozwój figurowy. I mogę go tutaj trochę pomęczyć. Nie ma roszady, brakuje mu dwóch temp do zakończenia rozwoju. Na H6 wydaje mi się, że ten goniec tutaj będzie goniec F4 i goniec G3. Albo z drugiej strony. Tu wyląduje goniec po H6. No to była dobra odpowiedź. Aczkolwiek czy ja muszę na to reagować? Koń bije. No dobra, to zróbmy tak. Biorę. Tu ma dużo opcji, może zbić też na G5. A to F4, a nie, F4 nie mam. Ale mam bicie na E6. Tak. I teraz gdzie tu odejść? A jednak tu. Ale po tym ruchu jest goniec. Hetman H6 jest też. Czyli co? Bicie tutaj na E6? Może wtrącę. Pionkiem zbiję. Tu. Wydaje mi się, że ma dosyć spory niedorozwój figurowy. Może tak zagram. W tego typu pozycjach trzeba zrobić wszystko, żeby przytrzymać króla w środku. Tego króla właśnie. Tak zagrał. I ja to mam dosyć sprytne posunięcie. Wydaje mi się, że takie. Trochę materiału. Nie, no musi być dobrze. Po zbiciu jest bicie wieża bije i hetman B6. I jak wieża się cofnie, tak, i teraz gram tak. I mam szacha przede wszystkim, czyli król będzie... A, koń C6 jeszcze jest. Pośpieszyłem się. Czemu tak... No właśnie, dałeś tempo niepotrzebnie. No dobra, to pionka trzeba odbić. Czyli idziemy tutaj.
No i pionka bierzemy. Także no, chyba jest dobrze. Nie narzekam. Hetman na c4 to wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Nie wiadomo, co on może z tym gońcem zrobić. No chyba na d6 to jest jedyny pomysł. Czyli wieża d8 i goniec d6. Ja z kolei tu koń. Tu jest bardzo dobre ustawienie dla konia. Czyli... tu. Chyba najpierw tak zrobię. Trochę tym hetmanem tutaj za dużo chodzę. Ale chyba pozycja tego wymaga. Dobra, zejdę z tego. Schodzimy ze związań. Z ataków z odsłony. Pewnie jakieś F3. Albo końce 4 też wygląda fajnie. Nie gram za szybko C4, bo jest koń D4. Ten pionek C3 tutaj jednak ogranicza skoczka. Taki sposób i goniec G5 chce zagrać. No to co? Ja mogę mu jakoś to przeciwdziałać temu? Nie, goniec G5 nie może. F3. Bicie. No właśnie, ten hetman dobrze stoi. Fajnie by było go wymienić. Dobra, zróbmy na razie może okienko, a później pomyślimy. Nie ma gońca G5 przede wszystkim. Okej. Zejdźmy z tego związania. No nie wiem. Nie mam pomysłu na tą pozycję. Goniec G5 mimo wszystko zagrał. No to ja biorę. On bierze, ja gram koń F3. Na E6 wisi. Okej. Spróbujmy może, bo on ma słabszą tą ostatnią linię. Spróbujmy może jednak pozbyć się ciężkich figur. Tam maty może będą grozić. Hetman D6. Znowu propozycja remisu. A ja znowu tego remisu nie chcę. No wisi pion, także wisi mat. Także ta pozycja wydaje mi się, że jest po prostu... wygrana dla mnie. Hetman bije i tu jest koń F7. Jakby coś. Mhm.
Wisi na B7. No i hetman poleciał. Także w drugą stronę król F8 trzeba było grać. Dobra. Dziękujemy i patrzymy, co się dzieje. Pszczółka z deblicerem. Białe mają pionka więcej, deblicer jest na prowadzeniu, a czarne mają z kolei parę gońców, także jeszcze dużo może się wydarzyć w tej pozycji. Ok, zmęczenie trochę dopada, ale jeszcze połowa turnieju. Taktik Sony. Taktik wygrywa. Miki z Dawbarem. 3 na 3 powinien być remis. Wieżóweczka. Koji z cienkim bolkiem. No to też koło remisu różnobarwne gońce. Czas może mieć znaczenie. Michał 2508 z Filipowskim. Remis. Chłopaki się, panowie, nie wiem, kto tam grał, zgodzili się na remis. Aczkolwiek tutaj jedyną stroną, która mogłaby wygrać, to są białe, bo te pionki mogą coś tam jeszcze zrobić. Jakieś F4 może grozi. Zechel z Pimem. Ale ładnie tutaj Pim złapał tą wieżę. Zwróćcie uwagę, jak wieża jest wyłączona. No i zostaje zdobyta. Także wracamy do tej czołówki. No i nieprzyjemna pozycja, mimo pionka więcej. To nie za bardzo widzę, jak białe mają tutaj, chociaż nie, tutaj przy gońcu na F2 to faktycznie może by pokusić się ona taki plan, że jakoś do C4. To jest ważny ruch, żeby do C4, to jest przewaga białych, tak? Teraz C4 na przykład było ciekawe. Cztery punkty ma Bas DFG 1400. Także, że tutaj zawodnik do sprawdzenia. I Fragile Chief 1745. Chyba tych zawodników nie było na moim turnieju wcześniej. Także mam nadzieję po raz kolejny, że tutaj wszystkie partie są fair. Że nikt się nie wspomaga. A zawodnicy i tak na końcu, przynajmniej ci, których będę losował książki, po prostu będą sprawdzani. Także no nie warto oszukiwać zresztą, co to daje. Jeżeli wygrasz przez oszustwo, to ci to chwały nie przyniesie, nic się nie nauczysz. I no zresztą nagrywałem o tym filmy, można sobie zobaczyć. Szachowe oszustwa, część pierwsza, szachowe oszustwa, część druga. Jeżeli ktoś nie widział, zachęcam do oglądania. To jest ostatnia partia tej rundy. Blitzer na primówie tutaj podwalił figurę. Także pszczółka tutaj wygrywa tą partię. Kwestia
kwestia technicznej realizacji. Czarne powinny poczekać jeden ruch, na przykład dobrym czekadłem jest może tak, żeby przypilnować pionka. Ja bym właśnie nie grał, kiedy król stał tutaj, to ta wieża była unieruchomiona, tak to wieża tu wróci po prostu. To jest, czarne źle tu poszło, król powinien tu stać. No białym zależy na remisie, także czarne raczej nie powinny tej pozycji powtarzać. No tak, i teraz tego pionka tracą, bo tu jest wieża E6, jak stracą pionka, to zwycięstwo się oddala, zdecydowanie. I tu znowu kolejny przykład, końcówka, pionki są rozłączone, czyli no trzeba je bronić, są to pionki słabe. Jeszcze jedna rzecz, która działa na niekorzyść tej pozycji, to że goniec w narożniku, goniec jest zły tak zwany, czyli nie pilnuje czarnego pola ten goniec. Mamy białego gońca, który chodzi po białe gońca, a pole jest czarne, czyli na przykład jak ten pionek się wymieni, to raczej to jest końcówka remisowa. I przy wymianie wiesz. Także myślę, że to białe mogą też nawet coś tam próbować, tak? W zależności od tego, jak ten czas będzie się układał. Ale myślę, że remis zadowoli obu zawodników. Białe, ponieważ podwaliły figurę, a czarne chyba nie za bardzo wiedzą, co tutaj robić w tej pozycji. No, białe ambitnie próbują to wygrać. I być może im się to uda. Pionek do przodu, wieża E8. Nie wiem, co tutaj, jak czarne mają się w tej pozycji bronić. Także taki wyłączony goniec, jeżeli oglądaliście ostatnie nagranie Duda Carlsen, to Carlsen właśnie też miał takiego gońca, którego tak naprawdę nie mógł użyć. I to jest właśnie taki typowy goniec. Goniec uderza sam w siebie, sam w pionkę. Wieża E8, także nawet bez figury białe tutaj wygrywają. Ciekawe. No z pewnością tutaj pszczółka pluje sobie w brodę i w kolejnym ruchu mat. Także brawo De Blitzer, wyciągnąłeś no bardzo złą partię. Piąta runda, także półmetek. Fragile Chief. D4. O, to możemy zagrać kolejny gambit, fajnie, bo na E4 już nie miałem pomysłu. Gambit wołżeński. W ten sposób. I co po gońcu B7? No i w sumie pionka mogę odbić, także jestem zadowolony z dzisiejszych gambitów. Chyba tak będzie, takie odbicie będzie lepsze. Jeszcze wisi tutaj na A2. Przeraziłem się, że tu jakieś widełki będą. Na pewno na te widełki muszę uważać. Wrócił. No chyba najlepszym polem mimo wszystko jest B7 dla gońca. Goniec jest bardzo mocny, także go nie oddaję. Po gońcu G5. Chciałem G6 grać tak, jak to się gra w gambicie wołżańskim. Ale teraz po G6 pewnie by przeciwnik to zbił, także raczej będę E6 i D5. Takie pionki to jest charakterystyczna rzecz dla gambitu Blumenfelda.
ciekawe, czy zagra e4. E3 spokojniej. Najpierw zagram goniec e7, zejdę z tego związania i później d5. Także myślę, że bardzo dobrze wyszedłem z debiutu, bo mam mocne centrum. Tymi pionkami mogę na przykład później jechać do przodu. Goniec a4. No to co? Tak chyba będzie najlepiej. A tu tam przeciwnika jest to, że ma pionka bandowego, ale on się sprawdzi tylko i wyłącznie w końcówce, także ten, kto ma przewagę w centrum, w zasadzie no decyduje o tych przebiegu partii bez centrum. A, tu bym podwalił figurę. Po hetman b6 jest bicie i podwalam figurę, także to już taki etap, że nie można za dużo gadać. Okienko się przyda. Tu chyba łapię parę gońców i to mnie bardzo, bardzo cieszy. No raczej musi gońca cofnąć na g3, ja go zbiję wtedy. Także te możliwości gambitowe zdecydowanie większe są kolorem białym. Tam gambitów jest więcej. O, to było ciekawe. Jeżeli zbiję na f4, to on mi zbije tutaj. To był bardzo dobry ruch ze strony przeciwnika. Ponieważ chroni jego gońca. No ja muszę chyba tak zagrać, nie mam wyjścia. I ten koń się nie sprawdził jednak. No co, muszę wrócić. Także gambity są przeznaczone dla zawodników aktywnych, ale też można też grać oczywiście na zaskoczenie przeciwnika. Gambity to też dobry pomysł. I teraz jaką tutaj ścieżką iść? Czy hetman b6 i nie wymieniać gońca, czy goniec d6 i wymieniać gońca? Ten goniec jest trochę wkurzający, także wydaje mi się, że wymienię. Chociaż z drugiej strony nie wymienię. C4 mogłem też pomyśleć, żeby spróbować złapać, ale nie, to goniec. Goniec by się cofnął na A4 i na C2, także nic strasznego się nie dzieje. Tu jest ciekawa opcja skoczek na E4 i po zbiciu bije tu. To jest ciekawa opcja. Druga ciekawa opcja to próba złapania tego gońca. Czyli zagranie posunięcie C4. Albo na przykład wieża D8 i D4. To wydaje się bardziej ambitne. Jak przegonię skoczka, no to złapię gońca. A z kolei goniec za bardzo nie może odchodzić. No dobra, spróbujmy tak. Chcę się pozbyć tego gońca. Ale może C4 było wskazane wcześniej, lepsze. Tak, zagrał. Grozi tutaj.
Koń broni to, to i to. Także dosyć fajnie to wygląda. B3 powinien zagrać. Jeżeli tak, to mi się wydaje, że to wyrzuca, to mi na G6 się robi dziura. Ale z drugiej strony, czy ta dziura ma aż takie duże znaczenie? I może wieża C8. No F4 chyba powinien odejść. Ok. I teraz ja mu spróbuję tam... Tak, zagrać. Też z drugiej strony, teraz hetman G6 może. Chyba się trochę pogubiłem w tej pozycji. No właśnie. Może jednak pionem. Żeby mi tu nie wszedł. Okej. I teraz myślę, że tak spróbuję. Zamknę mu gońca. Na wieżę mam hetman E6. I na hetmana F5 też pewnie tak będę grał. Dobra, pozbądźmy się jego. Aktywnej figury, czyli wieży. Okej, minuta została, to od razu mniej komentowania. Gdzie tą wieżą odejść? Może tu? 3 sekundy masz, pamiętaj Maćku, za każdy ruch. Kuleją białe pola słabe. Okej. Tu chyba muszę tak.
Chciałbym hetmana na e6 mieć. Przeciwnik zaproponował remis. No i co my tu mamy? Pionek A kontra pionek C. Plusem jest to, że goniec jest wyłączony u przeciwnika. Także może goniec tu i goniec tu będzie fajnym pomysłem. On z kolei powinien grać F3. No tam pewnie koło remisu jest ta pozycja. No dobra, podchodzimy. Okay. I podchodzimy. Aj. Po tym szachu tu mogę. To nie było chyba dobre, wieża B1, no właśnie. No dobra, remis. Okej, także 4,5. Niestety nie udało mi się tego wygrać. Czy tutaj było szło coś zrobić w tej pozycji? No wieża A8, no to go wieża bije C4. Także tutaj chyba nie szło. No coś pewnie wcześniej można było jakoś lepiej pograć. Także tym razem nie udało się tutaj gambitem przeciwnika ograć. Za dużo figur mi się wydaje, że wymieniłem. Czy ktoś ma komplet punktów? Blitzer ma komplet punktów. Także pewnie w kolejnej rundzie się spotkamy. D4. No ciekaw jestem, co mój przeciwnik zagra. Po koniu F6 nie znam żadnych dobrych gambitów. Także zagram tutaj swoje.
Mamy teraz obronę królewsko-indyjską. Także wygląda na to, że będzie ostra partia. W ten sposób, no to chyba... Koń D3. Ja oczywiście chcę dojść do posunięcia C5, właśnie to osiągnąłem. A mój przeciwnik chce dojść do posunięcia G4. Także mamy tutaj zupełnie inne plany. Ja chcę otwierać tą stronę, przeciwnik chce otwierać tą stronę. I co my tu mamy teraz po tym ruchu? No raczej zbija. I zagram sobie konia 4. Koń B6 to jest bardzo dobre pole dla mnie. Na hetmana mam ruch koń B6 i łapię wieżę. Jeżeli hetman by zagrał takie posunięcie. Wieża G7. No może B4 jednak sobie jeszcze tutaj podbronię tego pionka A5, wieża C1. Czekam aż skoczek pójdzie sobie stąd. Nie chcę zbyt szybko wchodzić na to pole. W tym wariancie oczywiście bardzo cenny jest goniec C8, ponieważ tutaj działa na tej przekątnej, warto go wymienić. Minuta więcej. Sto 110 zawodników, także fajny turniej. Jeżeli przeciwnik będzie czekał, to wydaje mi się, że mogę jakoś tam hetman C2 i wchodzić jakoś na C7. Wymiana hetmanów powoduje, że mam lepszą końcówkę. Jednak od razu. Co po biciu konia w 6 pewnie coś takiego myśli zawodnik. No nie wiem. Czy to dobry pomysł? W taki sposób zagrał. No niby tak, no ale dwa pionki tu ściągnę. I mata nie widać po jego stronie. Także pozycję skonsoliduję po ruchu goniec F3.
Cały czas jest problem właśnie z tym polem B6, że on te trzy figury ma ugotowane, bo cały czas koń na B6 wejdzie wtedy, kiedy koń odejdzie. Potem pewnie hetman G5. Ale mimo wszystko na konia F6 ja mam po prostu ruch skoczek tutaj. Także wydaje mi się, że po prostu konsolidacja jest dobra. Chyba, że B6 będzie grał. Nie, na B6 nie może, bo na końcu wisi. Także w ten sposób, no to ja ciach. I na gońca H3. A, na gońca H3. Goniec H3 jeszcze jest. No ale to król H1 mi się wydaje. I koń H5 nie może być... No nie, koń H5 nie może przede wszystkim, bo mam dwa bronienia. To przeoczyłem. To się przyznaje bez bicia. I po tym ruchu to przeoczyłem. Grozi mat. Po H3 koń tu wchodzi. Z kolei po tym on odbija piona. A muszę. Niestety w tej pozycji muszę tak zagrać. Propozycja wymiany hetmanów na pewno się nie zgodzi. To F3. Przede wszystkim to grozi też to, czyli muszę chyba grać w ten sposób. A, jak zagram to, on zagra goniec F3. O kurde. Ta pozycja stała się słaba. Na wieżę H7. No wora tu dostałem. Bardzo niedobrze. Co, trzeba chyba zmienić charakter pozycji albo co? No nie wiem. I po tym ruchu goniec F3 wchodzi. To, bicie, to. No niedobrze. Z kolei, jeżeli pójdę tu, aha, to jeszcze jest ratunek.
tu, goniec F3. To może tu od razu. No to śmierdzi worem. Goniec F3 chyba wygrywa w ogóle. I goniec G5 na końcu. No tu trochę luzu mi się robi, to dobrze. Wisi mat. Zbija? Czy nie zbija? Zbił. Zbicie. Po zbiciu hetman bije. I nie ma hetman G2. Ciekawie będzie. Goniec H6, to miałeś goniec H6. Lepsze. Aj, goniec F... Goniec... Ale to schrzaniłem. No i tak bywa. Tak. Dobra, jak tu się rezygnuje? Także dobra partia Blitzer, brawo, ładne zwycięstwo. I co my mamy tam w turnieju? Blitzer dzisiaj nie do pokonania, 6-6. Fragile, z którym zremisowałem, 5-6. Ja spadłem na 10 miejsce. No bardzo ciekawy pojedynek, ale już... Skoczek G4 bardzo ustawił tą grę. Bardzo ciekaw jestem, co na to Stockfish mówi. Dobra, to mamy taką końcóweczkę lekko figurową. Cztery pionki na dwa pionki. No chyba czarne jednak wygrają, ponieważ skoczek blokuje tą pozycję. O matko z kangurkiem, o matko matuje.
I tutaj też powinien być remis. Mardal z lemurkiem. A to jeszcze jedna partia dziodzio rakowia, a to jest to, co patrzyliśmy. No. I co teraz? Koń odchodzi. Król do góry. Dojdą w tym samym czasie. Tak, i po zbiciu... Nie no, to jest przegrana. To wskaźnik, coś tutaj słabo chodzi, bo pokazuje, że to jest pozycja remisowa. No i tu zawodnicy chodzą, wieża skoczek na wieża skoczek, także rzadko się zdarza taka końcówka. Co tam się dzieje na czacie? Co by tu teraz za gambicik wymyślić? Nie wiem, nie mam pomysłu, to może jednak nie będę eksperymentował. Fenestro. Nie wiem, czy mogę brać tego piona na E4. Pion E4, bicie D5. Sprawdźmy. No to rozwijam teraz tą stronę. No to D5. No to zbiję. Krótka roszada. C3. No to wezmę. Wywaliło mnie. Co tutaj piszą na czacie? Tutaj jakieś dziwne rzeczy na czeskomie się dzieją. No ale ostatnio to standard, także jeżeli przegracie przez jakieś dziwne rzeczy, to się nie martwcie. No znaczy, no jest to na pewno irytujące. Dobra, zaatakujmy tu pionkę. Minuta została do końca, a czeskom napisał, że poddano. Mnie też wywaliło i dostałam 0 punktów. No smutne to. Szkoda, że ja nie mam wymówki. Ktoś napisał. No nie wiem. No może redukujmy ten materiał. Powymieniajmy trochę figury. W ten sposób. Nie wiem, no czuję, gram. Losowanie książek będzie na Facebooku.
I teraz po tym ruchu mam chyba takie coś, mi się wydaje, też za dużo nie liczę. Okej. No to co? Schodzimy z tego. Wymieniamy. Wymieniamy dwa pionki więcej. I wygrano. Po gońcu F4 bicie. Widełeczki. No dobra, skoczek na placówkę. Co tu grać? Czym tu straszyć? No niczego się nie boję. Mi też przerywa. No coś ten czeskom jest po prostu... Obyśmy dotrwali do końca turnieju, bo... O ile w tamtym tygodniu graliśmy i... Mnie wywaliło. No smutne. Przeciwnik gra na mata, ja się na to nie nabiorę. Tutaj... No to może tutaj. Aha, bo on chce, planuje wieża E7. To może tak lepiej. I przerwać komunikację. Teraz nie dostałem parę. Wygląda to, że usuną mnie z turnieju. No to nie wiem, co z tymi turniejami na tym czeskomie. Pierwsze 7 turniejów, bo to jest 8 edycja, przebiegła bardzo sprawnie. Nie było żadnych jakichś większych problemów, nie było ekscesów. A teraz zaczyna się. Też nie mam. No to wypacza jednak rywalizację. Także nie wiem, czy w przyszłym tygodniu zagramy, czy po prostu nie zrobimy przerwy, dopóki czeskam coś po prostu z tym nie zrobi. Co ja tutaj mam? G4 pewnie chcę zagrać. No dobra, zabiorę mu to. Mój przeciwnik bardzo szybko gra. 5 minut do końca partii. Czyli tak jakby zaczynał w ogóle. Grożę matem. Tutaj oczywiście na tym polu. Strzałka się źle zrobiła i król H7. No i to jest mat, nie? O, nie to okienko. Okej, także wygrałem. De Blitzer, który mnie tak ładnie ograł w poprzedniej rundzie. Z Safandulą grał ten wariant obrony francuskiej, w którym oddaje się figurę. Czarno oddają figurę za po prostu taki sporą ilość pionków na tej stronie. Zobaczmy, co tam dzieje się na dole. Zuza Kon, Momo Bartosik. Także Momo tutaj ma przewagę, powinno wygrać. Judo Gabis, Miko 9-3-9-3-0. Oj, strasznie tutaj król sponiewierany. Gdzie pogubiły czarne swoje figury, można powiedzieć.
Ktoś tam coś do mnie pisze. A, odrzucił remis, to nie do mnie. Kiedy losowanie książek? Po turnieju. To samo, czyli znowu ludzie mają problem z tym czaskomem. Wiem, że ktoś tam pisał, że w tym samym czasie rozgrywane są Mistrzostwa Europy. Night Wizard, ok. Okej, wróćmy do turnieju. Armaka z Rafem. Pozycja dosyć odkryta. Także jeszcze tutaj można tą partię czarnymi uratować, jak się dobrze pogra. Wiesionia z grzekotem. No raczej białe, bo jest pionek wolny, także ich przewaga to jest właśnie ten pionek więcej. Walaszczor z dawbarem. Tutaj białe powinny być szybsze. Te pionki powinny zasuwać do przodu. Rakowia z Aicharem. Król tak słabo usytuowany, słabiutki goniec, ale kto tu jest na ruchu? Czarne są na ruchu, także skoczek może odejść, no i faktycznie, no ja bym tutaj hetmanów na pewno nie wymieniał. Tak, jest wzięcie, jest jeszcze wzięcie pionka tutaj. Także czarne powinny tutaj wygrać. Dobry gracz z Pimem. Strasznie tutaj gońce rażą w stronę króla przeciwnika, także białe lepsze. Liczę z wpływ. Lukas pyta, czy 91% zgodności. To o niczym nie świadczy, oczywiście. No wątpię, żeby tu ktoś grał z silnikiem. Ale wszystko do sprawdzenia. No niestety na ostatnich mistrzostwach, tam te mistrzostwa, internetowe mistrzostwa Europy, tam były jakieś takie grupy, 1000, 1400, 1700, podali wyniki i w grupie, nie pamiętam której, ale tam była informacja na Kocham Szachę,
że na 6 pierwszych zawodników 5 zostało zbanowanych za to, że oszukiwali. Grając z dużo słabszym przeciwnikiem, 91% to normalka, zgadza się. Ponieważ czeską, z tego co zaobserwowałem, on nie tylko, te 91% to nie jest zgodność najlepszych ruchów, to jest zgodność takich dobrych ruchów, tak? Czyli nie poszło 91% najlepszych ruchów w danej pozycji, tylko takich poprawnych. Także wydaje mi się, że... Żeby było śmiesznie, 10 sekund przed wyrzuceniem przeciwnika remis proponował. No szkoda, Dybala. Cud, że turniej dograliśmy. Gramy do końca. Także ile tych partii? Tych partii ja dosyć szybko tym razem skończyłem, także partii jeszcze zostało 4. Dzięki Bolek z Pepe. Haha. I pokazuje, że przewaga czarnych w tej pozycji. No tak, bo w sumie skoczek i dwa pionki to 5. A wieży będzie ciężko powstrzymać. I co? Króle 2 pewnie w tej pozycji. Króle 2 i pionek idzie. Tu widełeczki są. No w sumie nie ma potrzeby. Promocja. Z wygraną Grzecho gra z Mikim. Oj, czarne mają strasznie dużo pionków. Aż 5 pionków wolnych, to się nie zdarza zbyt często, także ten pionek może zasuwać, ten i ten. Każdy z pionków jest tutaj wolny w tej pozycji. Do wyboru, do koloru. Damianow i Michał 2508. Czarne zamatowały. Koji Zomatko. Różnobarwne gońce. Wydaje mi się, że remis. A ja nie grałem żadnej partii, bo mi się zacinało, a jest, że przegrałem i odjęło mi ranking. No właśnie, no czasami jest to wina internetu, ale tutaj oczywiście jestem skłonny uwierzyć, że no, że po prostu czeskam coś znowu tam. Się niedobrego dzieje, także nie wiem, może po prostu zrobimy sobie chwilową przerwę od turniejów, bo jak to ma tak wyglądać, że nie wiem, bawimy się, gramy, a tutaj ktoś się ma denerwować, bo czeską nawala, no to słabo. No nie wytrzymują te serwery w czasie koronawirusa, mnóstwo osób gra na całym świecie, a czeską jakby nie było, jest najpopularniejszą platformą do grania. No niestety nie mam na to wpływu, także mimo tego, że no chcę, żeby tutaj wszystko było dobrze, no to no jest to jednak platforma darmowa, każdy może z niej korzystać. No i w zasadzie nie mamy na to wpływu, nie? Dobrze, ostatnia runda, mam nadzieję, że mnie nie wywali. Aha, bo ja zaczynam. Co by tutaj zagrać? Karokan. Czy w Karokanie jest jakiś gambit? Chyba nie.
Także co tutaj w turnieju się, jak ta tabelka się przedstawia? No De Blitzer dzisiaj rządzi i dzieli 7 na 7. Fragile jest drugi. No ja mam jakąś tam małą szansę na wejście na podium. Goniec D6. No chyba rożka. Hetman C7, to konie E5. O! W ten sposób. No to G4, G5 to jest mój podstawowy plan. Konie 5 zacząć. Może faktycznie zacząć od konia E5. Może konia E2 i G4 po prostu. Jakoś tak nie chcę za bardzo wymieniać tych figur. No i myślę, że to wszystko tutaj dobrze stoi. Znowu nie mam przeciwnika. No i pytanie, z czego to właśnie wynika, nie? Te... Tu. No nie, no chyba tak zbiję tym razem. Koń D5, koń E4. No i G4, G5 to taki podstawowy plan. Tak zagrał przeciwnik. Jeżeli zostawię, to mu się otworzy linia. Także żeby chociaż jedną słabość miał, no to chyba muszę to bić. Teraz. To co, może zmiana obiektu ataku? Może grać jednak po linii E. Pionek słaby. Hetman się centralizuje, dużo przeciwnik wymienia. Pytanie, czy hetmanem... Hetmanem! Musi koń C7 teraz grać. Przeciwnik. Chociaż jeszcze wieża F6 jest. Ale to C4 mogę tu grać po wieży F6. W taki sposób zagrał, bicie, 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 on mi tu bije, tylko że ja wieża tu wchodzę. Czyli bicie, 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 koń bije, ja wieża A7. Powinno być dobrze. Thank you.
No nie ma wieży F7. I teraz tak. Może jednak zagrać. O, to wygląda bardzo dobrze. Goniec tu. Szaszek. Jeżeli on, to bicie, bicie wieża F1. Koń D5 jeszcze jest, nie? Ale to szach. No muszę mieć przewagę w tym wariancie. No to tutaj wygrano ma. Bez bicia. A, szach jeszcze jest wtrącony. Ale po szachu król D2 i tak jest dobrze. No nie, po prostu tak zagram. Okej, okay. I teraz tak. Zmusił mnie do tego, że muszę poświęcić, bo jak zagram wieża E7 czy wieża C7, to on ma tu po prostu widły. Także ja muszę tak zagrać. Po prostu go jakoś tam wymęczyć w tej wieżówce. Szaszek jeszcze wtrącony. No myślę, że na tam stronę. W ten sposób wisi pion, po królu daje szacha. I gram teraz takie posunięcie, bo mam teraz szacha na siódemce z kolei. On musi pewnie tak zagrać. Tak. Tylko czy ja mam... Okej, okay, G4 mogę zagrać. Na wieża G7, wieża D4. Tak. No powinna być wygrana. Na które pole najlepiej? Może to. Król wchodzi. Po wieża D2 się cofam. Dobra, zagrajmy może tak. Teraz tak.
Jak to wygrać? Może tak, tak i tak. No nie wiem. Albo tak, szach. Szach. No dobra, zredukujmy to trochę. Primów, jakby zbił. No, tu pewnie jakoś muszę, nie wiem, iść po pionka A7. Okej, teraz dylemat, czy cofnąć się tu, tak będziemy chodzić. Teraz tak, tu, bicie. Tu bicie. Tu bicie, tu. I on mi bije pierwszy, jak ja to liczę. Jeżeli ja zagram tu, to on mi zbije tu. Jeżeli zagram B4, to bicie, 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 bicie. No, król daleko, pewnie wygrana musi być. Okej, no i tu usiądę na tej słabości i w pewnym momencie co ja tu muszę zrobić? To bicie. No właśnie, żebym nie został tutaj bez. Zróbmy tak, jeszcze jedno. On czeka, no co, no to ja muszę chyba pchnąć. Nie, albo jeszcze prościej. Może to bicie. I chyba pionka bandowego sobie nie zostawię, tylko sobie zostawię tego. Okej, ciach. No i teraz sobie już królem podejdę. Poczekajmy. No ale ty tak, wieża C8, wieża A8 i była wygrana. Okej. Dobra, dzięki
I ja się na podium nawet nie załapałem. No niestety ta porażka z blitzerem spowodowała, że no nie mogłem być w czołówce. Czy jakieś partie się toczą? Tak, jest jeszcze jedna partia. Mickey Dare z Eldarionem. Bardziej wierzę tu i tu, żeby tą szósteczkę tutaj obstawić, albo inaczej, dać szacha, szach i g6, szach i g6, to było lepsze, tu wrócić, aha, teraz nie ma szacha. Dzięki za fajną rywalizację. Tu też trzeba uważać na motywy patowe po jakimś H7. Co dalej? Wieżóweczki tu się kłaniają. Tak, król F6 albo król F6 albo król F5 nawet teraz może. No trzeba pchnąć jednak. Co to oznaczają te dodatkowe cyfry? Jeżeli ktoś pyta. Dodatkowa punktacja. Berger chyba. Coś jak Buchholz. No wydaje mi się, że Berger, bo tu są jakieś takie cząsteczki, czyli 75, a Berger liczy się tak, że jak wygrałeś z zawodnikiem, co miał 7 punktów, dostajesz 7 punktów. A jak zremisowałeś z zawodnikiem, co miał punktów 3,5, to dostaniesz za niego 1,75. Także wydaje mi się, że taki Berger. No dobrze, także turniej się zaraz zakończy. A jednak przeskoczyłem jakimś cudem. Co prawda jesteśmy ex aequo z zawodnikiem PPP, HHH. Gratulacje dla blitzera, 7,5 na 8. Z tym zawodnikiem zremisowałem, 6,5 na 8. No i ja zająłem trzecie miejsce. Także dzięki. No i też za chwilę zrobię losowanie, ale to w oddzielnym filmiku. Także nie jestem pewien, czy będziemy grać za tydzień. Jeżeli to tak ma wyglądać, to troszeczkę może zrazić zawodników. Także może zrobimy tydzień czy dwa przerwy, a później wrócimy z jakimś wielkim impetem. Także dzięki, trenujcie, rozwiązujcie zadania, grajcie partie i powodzonka w drodze do szachowego mistrzostwa. Napiszcie też, jak wam się podobały te dzisiejsze moje gambity. Może następnym razem wymyślę też coś takiego oryginalnego, żeby tutaj mieć, no żeby nie grać cały czas tego swojego. Także dzięki.